Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Mateusz Skitek z portalu PurePC.pl. Dzisiaj spojrzymy sobie krótko, takie pierwsze wrażenia zrobimy na temat tego tabletu, czyli Apple iPad Air. Zanim do samego urządzenia przejdziemy, bo zaraz sobie na nie bliżej mu się przyjrzymy, chciałbym wam pokazać, jak wygląda pudełko. Nic nowego faktycznie przy tym pudełku nie ma, ale zawsze możemy sobie to sprawdzić. Jak zwykle białe. Front ukazuje podobiznę urządzenia, czyli Apple iPad Air, najnowszego produktu Apple, napisy i loga do góry na dole. W pudełku oprócz dokumentacji, naklejki, adapter sieciowy, sieć z USB, no i przewód. Bardzo dosyć krótki ten przewód, no nie jest zbyt długi, nie jest zbyt też solidny. USB typ A na złącze Lightning, najnowsze złącze Apple, na przekór wszystkim, którzy używają micro USB, oni sobie zrobili Lightning. Tak to wygląda. Przechodzimy do samego urządzenia. 9,7 matryca jak w każdym poprzednim iPadzie. 1536x248 pikseli to jest rozdzielczość tej matrycy IPS podświetlanej diodami LED. Wiele się nie zmieniło, natomiast jak tylko chwycę to urządzenie, a miałem do czynienia ze wszystkimi poprzednimi iPadami, czuć, że jest, mimo że z wyglądu się dużo nie różni, czuć, że jest naprawdę dużo inne, lepsze, jest lżejsze, jest cieńsze, lepsze odczucie mam trzymając ten tablet. Nie miałem też na co dzień może kontaktu z poprzednimi iPadami, natomiast tyle ile miałem, faktycznie ten tablet trzyma mi się najlepiej, używa mi się najlepiej ze wszystkich iPadów, jakie kiedykolwiek miałem okazję je przetestować. Na froncie kamerka przednia, przycisk główny, czyli Home, dzięki któremu mamy dostęp do multitaskingu, no i oczywiście do powrotu do głównego menu, do głównego ekranu. Z kolei na prawej krawędzi znajduje się przełącznik rotacji ekranu, regulacja głośności. Dolna krawędź to głośniki, tym razem umieszczone oba na dole. Złącze Lightning. Do góry przycisk uruchamiania blokady ekranu. I złącze audio 3,5 mm jack. Z lewej nic nie mamy. Natomiast z tyłu kamera 5-megapikselowa. Nie polecam jej do używania na co dzień, bo faktycznie nie jest jakoś zaskakujące. Sam tablet, tak jak mówiłem, waży tylko jak na iPada, bo przecież on ma, wiecie, metalowe plecki, więc jest naprawdę solidny tutaj z tyłu. Jak na iPada w każdym razie waży 469 gramów, więc naprawdę mało. To raz. Matryca wydaje się solidniejsza, to znaczy jeśli w nią popukamy, oczywiście leciutko, żeby nie uszkodzić, ten dźwięk, to odczucie jest inne niż w przypadku poprzednich iPadów, chociaż i tak w przypadku poprzednich iPadów matryca była zawsze bardzo dobrej jakości. Co jeszcze? Mimo że ten tablet po raz kolejny posiada powłokę holofobiczną, jak widzicie, odcisków palców się nie pozbyto i one cały czas się tu znajdują. Jedyne co zauważyłem, to to, że w pewnym sensie, kiedy taki odcisk się pojawi, on troszeczkę znika po jakimś czasie, ale mimo wszystko, jeśli ich się znowu za dużo pojawi, jak ja teraz porobię sobie trochę odcisków, jesteśmy zmuszeni do użycia jakiejś ściereczki z mikrofibry, czy jakiejkolwiek przeznaczonej do ekranów, do matryc, LCD. No niestety musimy czymś takim tutaj potraktować nasz tablet, ponieważ jest to niezbędne do komfortowego używania. Samo oprogramowanie to czysty iOS 7. Jeśli ktoś jest zaprzyjaźniony, jeśli ktoś wie, na czym polegają systemy Apple mobilne, to wie, że po prostu prostota sama w sobie, lekkość, można by powiedzieć, troszeczkę tego systemu, no jest to przyjemne doświadczenie do pewnych czynności konkretnie określonych. No i największym plusem jest oczywiście no, bardzo duża ilość profesjonalnych aplikacji, nawet takich aplikacji, które pozwalają, nie wiem, tworzyć muzykę. Jednak są one drogie i kosztowne. Wszystko możemy pobrać sobie oczywiście z App Store'a, którego tutaj sobie teraz oglądamy. W środku tego urządzenia znajduje się najnowszy procesor Apple, czyli Apple A7. To jest dwurdzeniowy procesor po raz kolejny, 1,3 GHz. Natomiast co jest ważne, to jest to procesor 64-bitowy. Pierwszy raz w historii urządzeń mobilnych taki procesor jest umieszczony właśnie w tablecie Apple iPad Air. No i znajduje się tutaj układ graficzny PowerVR
G6430. Jest to układ czterordzeniowy, pozwala na najwyższe osiągi graficzne w takich grach jak Infinity Blade 3 na przykład. No i wszystko chodzi naprawdę tutaj bardzo płynnie, trudno tutaj zarzucić cokolwiek iPadowi. Zresztą jak wszystkie poprzednie iPady, zawsze wszystko chodziło bardzo szybko i płynnie. Sprawdźmy, jak nasza strona główna się załaduje. Jak widzicie, nie trwało to długo. Pinch and Zoom też zawsze z tego słynął iPad, że chodziło to wszystko zawsze bardzo płynnie, bardzo szybko. Chociaż teraz jak widzicie, oj, miał pewne problemy iPad. To było ciekawe, akurat wcześniej mi się to nie zdarzyło, a fajnie, że chociaż takie coś się pojawiło w filmiku. Teraz nieco dłużej, natomiast jeśli już mamy zapisane ciasteczko, jeśli mamy zapisaną historię, powinno to wszystko bardzo, bardzo szybko chodzić. Otwórzmy sobie chociażby właśnie test przeglądarek. No, wszystko szybko się załadowało. Ta rozdzielczość właśnie 1536x2048 pikseli daje nam 264 ppi, czyli gęstości. No i jak widzicie, wszystkie czcionki wyświetlają się naprawdę 0 pikseli, nic nie widać. Bardzo to wszystko jest ostre, bardzo dobry ten tablet, bardzo dobrze ten tablet spisuje się, jeśli chodzi o czytanie na przykład e-booków. No wszystko wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. Sprawdźmy jeszcze, jak działa multitasking. Możemy się przenieść do jakiejkolwiek otwartej wcześniej aplikacji. Ja sobie tutaj pobrałem parę muzycznych rzeczy, żeby sobie coś przetestować. Powinniście teraz widzieć jeszcze w tym newsie krótkim, do którego jest dołączony ten filmik, parę wyników, benchmarków. I to tyle. Tak wygląda iPad, najnowszy iPad Air, czyli iPad 5 generacji, najnowszy produkt Apple. Moim zdaniem naprawdę świetna sprawa, warty swojej ceny, jest to kosztowna, bo wersja z Wi-Fi z 16 GB pamięci kosztuje ponad 2000 zł. Natomiast, tak jak mówię, jego zaletami jest naprawdę ta lekkość, poręczność i no i iOS pod względem aplikacji, które możemy sobie dostać. Z App Store'a możemy je pobrać, no niestety większość jest oczywiście płatnych i to nie są małe kwoty w przypadku bardzo rozbudowanych aplikacji. To tyle, specjalnie dla PurePC.pl, iPad Air, dziękuję za uwagę.